Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Przecier i dzisiaj będzie tak jakby pierwsza część filmiku z budowy mojej belki LED, Power LED do akwarium mojego. Jak ostatnio w ostatnim moim filmiku zapowiadałem, że mam zamiar właśnie nakręcić filmik z budowy takiej belki, tak to będzie właśnie pierwsza część z tego. Trochę rzeczy mi przyszło, jeszcze nie wszystko co zamawiałem, które jest mi potrzebne do zbudowania tego przyszło. Ale dużo rzeczy przyszło, jak na przykład LEDy, drivery, radiatorki, jakieś tam kleje, no i najważniejsze, dwa duże radiatory, na których będzie zbudowana ta belka. Na początku się zastanawiałem, czy nie zrobić takich, dwóch osobnych belek, ale doszedłem do wniosku, że jak będzie jedna wielka, będzie mi łatwiej i obsługiwać akwarium, bo sobie po prostu przesunę na koniec akwarium i z przodu będzie można wszystko robić. A po drugie będzie chyba fajniej wyglądać. Szukałem dużo czarnych radiatorów, ale powiem wam szczerze, cena jaka jest za czarny radiator w porównaniu ze srebrnym to jest masakra. Więc zakupiłem srebrne i prawdopodobnie je pomaluję na czarno. Nie wiem dokładnie jeszcze jak to zrobić, bo to jednak jest aluminium, tak? To amelinium, tego nie pomalujesz, nie? Także potrzebna będzie prawdopodobnie mi jakiś podkład i dopiero na to farba pójdzie. Ale to muszę jeszcze o tym poczytać dokładnie jak to zrobić, żeby to dobrze wyszło, prawda? Co tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Może wam powiem z czego będzie się składać ta belka. No przede wszystkim te dwa radiatory. Do tego będą LEDy, tak? Z LEDów mamy, będzie tak, 22 sztuki 10 000 K. I to wszystko będzie na tej jednej belce. Gdzie mam tu? 22 sztuki 6500K. Będzie do tego 6 sztuk full spectrum. To są te diody, takie specjalne dla roślin, które zastępują ten czerwony i niebieski. Także one są dużo lepsze. Mam także czerwone i niebieskie, te Deep Royal i Deep Blue diody i też będzie po 3 sztuki ich. Przynajmniej tak jak sobie to wyliczyłem, to będą po 3 sztuki z każdego z tych kolorów. Co tam jeszcze? Drivery. No właśnie, drivery. Drivery mam 3. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego 3. No trochę tych diod będzie. Tak jak tam liczyłem, to dosyć tych wat wychodzi. Jezus, ja nie pamiętam już teraz, ile to wat wyjdzie. 44, jakieś 54 wat wyjdzie na tej belce, więc to trochę jest, prawda? To jest belka w tej chwili budowana na 120 litrów, ale docelowo ona będzie służyć w moim nowym akwarium, które mam nadzieję w przyszłym roku będzie, czyli w 250 i dlatego buduję ją dużo mocniejszą. Trzy drivery, już wam mówię po co. Ciężko jest znaleźć driver, który, nie oszukujmy się, który naraz obsłuży tak dużą ilość diod. A poza tym, ja chciałem, aby mieć trzy różne strefy osobno zapalane, czyli kolor osobno, czyli wszystkie światełka, które są dla roślin, żeby były osobno zapalane, większość białych LED, żeby była na jednym włączniku i na przykład część na drugim. I dokładnie mam zamiar to zrobić w ten sposób, że kolorowych będzie na jednym włączniku 6 full spectrum, 3 deep royal i 3 deep blue. Na drugim włączniku będzie zapalane 30 sztuk diod, po 15 sztuk z 10 000 K i z 6500 K. Oraz na trzecim włączniku będzie 12 sztuk diod, na których będzie tak samo po 6 sztuk z jednych i z drugich białych kolorów. Ten jeden driver, który tutaj mam, tak delikatnie, bo te kabelki to tak, żeby mi się nie odlutował, więc delikatnie go dotykam. Ten jeden driver, który tutaj mam, to jest driver 36 W, który ma zakres prądu wyjściowego od 51 do 130 V i 300 mA. On obsługuje od 18 do 36 diod. Za jednowatowych oczywiście, prawda? Bo wszystko to są diody jednowatowe. Ja robię na jednowatowych diodach tą belkę. I to jest taki driverek. Dobra, ja go wsadzę z powrotem sobie do woreczka. Te dwa driverki to są dwa takie same. Jeden będzie służył do obsłużenia, do zasilenia
diody tych kolorowych, czerwonych, niebieskich i full spektrum, a drugi będzie właśnie do tych 12 sztuk białych. To są driverki 24 W, które od 24 do 85 V mogą obsłużyć. O, i tak samo 300 mA, prawda? One tak mniej więcej od 8 do 24 sztuk 1-watowych diod, power diod mogą zasilić. No to dobra, to są radiatorki. LEDy wam mówiłem co i jak. Będziecie mieli pokazany schemat, tak jak ja obrysowałem, jak to będzie wyglądać. Dokładnie gdzie, w którym miejscu będą jakie diody rozmieszczone. Powiem szczerze, że tak jak się zastanawiałem, miało być tu na początku dużo mniej. Bo się bałem po prostu tego, że jak napaćkam tak dużo diod, one są w odstępach mniej więcej 7 cm na chyba 5, z tego co pamiętam, jak to wychodziło. Ale co jakiś czas po środku, bo to będzie mniej więcej, ja wam pokażę, jak to będzie rozłożone tutaj. Bo nie wiem, czy wszyscy zrozumieją te moje kropki, które wam pokazałem tam na tym obrazku kolorowe, czy każdy skumał, o co chodzi. Więc może pokażę wam, jak to będzie wyglądać tutaj. Dobra, sorry, że jeden jest czarny, drugi jest biały, ale w sklepie, w którym zamawiałem, akurat skończyły im się czarne i no i musiałem białe pozamawiać. I teraz tak, większość będzie wyglądać w ten sposób, że będą tak rozmieszczone diody, ale co jakiś czas będzie dioda właśnie kolorowa po środku. I trochę się obawiam, czy to nie będzie się grzało, prawda? No bo to jednak, no jednak wytwarza trochę temperatury. Wiem, że te radiatory są dość duże, ale mam nadzieję, że nie będzie się strasznie grzało. Tak czy siak, mam zamiar też zamontować tutaj termostat, który będzie załączał automatycznie wentylatorek. I takich wentylatorków prawdopodobnie będzie 4. 4 takie radiatorki zamontuję. Soki, ruszyłem kamerą. 4 takie właśnie radiatorki, wiatraczki będą zamontowane u góry. I będą się załączały, jak tam na przykład belka się nagrzeje, nie wiem, powyżej 50 stopni, czy tam poczytam, ile dokładnie diody bezpieczną temperaturę pracy mają i no i po prostu będą się załączały takie radiatorki. Tak sobie to wymyśliłem. Muszę jeszcze dokupić, bo mam tylko jeden, więc jeszcze muszę 3 dokupić. Co jeszcze? Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Ogólnie budowa belki. Nic skomplikowanego, no wszystko będę po kolei pokazywał, jak robię, jak lutuję, bo to dzisiaj mam zamiar się trochę wziąć za lutowanie też tych power LEDów do radiatorków tych małych, bo do tego nie mogę, bo pierwsza sprawa jest taka, że czekam na Plexi, czekam, aż zatwierdzą projekt w firmie, która ma wykonać mi Plexi, która przyjdzie od tej strony, tutaj przyjdzie Plexi czarna, to będzie czarna Plexi z otworkami powierconymi, przez które będą właśnie wystawać te power LEDy. No i dopiero jak będę miał tą Plexi, gdy ją sobie przyłożę idealnie do tego, będę mógł sobie zaznaczyć, w których miejscach mam zamontować LEDy. Do tego momentu tak naprawdę no to niewiele mogę nic zrobić tutaj, więc jedyne co, to będę się bawił właśnie w lutowanie podstawek z LEDami. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Ogólnie na temat budowy to nie wiem, no to się z niewielu rzeczy składa, prawda? Nóżki. Jakie nóżki będą? Dużo się zastanawiałem i kombinowałem. Chciałem też robić z Plexi, tak jak widziałem na przykład u Emiego, że ma porobione, ale kurde, to jest chyba koszt trochę już za duży. Mnie i tak ta lampa, powiem szczerze, wyszła prawie 500 ze wszystkim. Łącznie z przesyłkami oczywiście i ze wszystkim, także prawie 500 wyjdzie na wszystko, więc to nie jest mały pieniążek. Dlatego rozumiem na przykład, dlaczego Emi bierze 800 za podobną lampkę, tak? No, to pracy też jest dużo przy tym i to wcale, wierzcie mi, 800 to nie jest duża kwota. Co jeszcze? Nóżki będą no, z drutu. Tyle, że drut będzie zrobiony tak, ze sztywnego jakiegoś to sprętu prawdopodobnie to zamówię. Te pręty, podoginam je jakoś i no i pręty będą wychodziły. Tu wyjdzie pręt, będzie zagięty w dół, no i jakoś na tym, żeby na szybie, na akwarium się opierało. Co do zasilaczy.
Co do zasilaczy. Zasilacze, o właśnie, w ogóle wspominając, chciałem wam wspomnieć o takim youtuberze, który prowadzi kanał mntech.pl, którego bardzo pozdrawiam, który mi bardzo dużo podpowiedział, jak zrobić, i właśnie on mi podpowiedział, żeby sobie zrobić na 3 driverach. Też mi ważną rzecz podpowiedział, której ja nie wiedziałem, bo jestem laikiem w sprawach elektroniki, elektryki i w ogóle wszystkiego, co trzeba lutować i ma związek z prądem. Podpowiedział mi na przykład to, że włącznika, bo ja chciałem zamontować tutaj ściemniacze, które by mi ściemniały tak jak na przykład robi to EMI, prawda? Tyle, że jak EMI robi lampy, to on robi je na opornikach. No ja niestety nie robię na opornikach, ja stwierdziłem, że nie będę się bawił w to, bo to trzeba lutować, oporniki one się grzeją, nigdy nie wiadomo, jest to mniej pewne. Driver się ma, zamontuje się, podłączy się 2 kabelki i wszystko, co nas obchodzi. Jak się ma driver, to nie mogę założyć ściemniacza, bo driver zawsze daje ten sam prąd, a znowu to, co mi powiedział właśnie kolega, przemiły facet z brodą, z MNTech, powiedział mi to, że wszelkie wyłączniki muszę montować po stronie, tam gdzie idzie 230 V, a nie tam, gdzie już wychodzi napięcie na diody. Z tego względu, że drivery nie mogą pracować bez obciążenia. Tak mi powiedział. Więc ja się do tego zastosuję i włączniki, które będą zastosowane na 200, tutaj gdzie zasilanie po prostu do drivera będzie podłączone, a nie gdzie jest wyjście z niego. No i tam wiele rzeczy mi jeszcze podpowiedział. W ogóle bardzo polecam jego kanał. Jeśli ktoś ma zamiar robić cokolwiek z diodami wszelkimi, czy taśmami LED, to polecam jego kanał, bo się dużo ciekawych rzeczy można tam dowiedzieć. O czym to ja mówiłem ogólnie? O driverach. No drivery to, no to tyle to chyba, jeśli chodzi o budowę. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Plexi. Plexi będzie 3 mm, czarna, ponawiercane dziurki, przyklejona tutaj prawdopodobnie na silikon, albo na śrubki jeszcze, ale dokładnie właśnie nie wiem, jak to zrobić, czy na śrubki, czy żeby była na silikon. Chyba to zrobię jednak na silikon, z tego względu, że po pierwsze weźmie mi to uszczelni, po drugie no na śrubki musiałbym projekt zmieniać i prosić o nawiercenie, ewentualnie samemu nawiercać później tą plexi. A za bardzo tego bym nie chciał robić, bo śrubki to jednak trochę szpecą, prawda? A jak będzie taka idealnie płaska, gładka, to może to fajnie wyglądać. Słuchajcie, co do malowania tych radiatorów, jeśli ktoś malował aluminium lub zna się na tym i wie, jak to pomalować, nie musi to być nie wiadomo jak odporne na uderzenia, bo to przecież się postawi na akwarium i będzie tak stało, prawda? Ale żeby to pomalować tak, żeby ta farba sama z siebie nie odtryskiwała na kolor czarny, to napiszcie mi tam w komentarzach, czy może znacie jakiś dobry podkład, czy dobry patent na to. To bardzo bym was prosił, żebyście napisali mi w komentarzach. To tyle, jeśli chyba chodzi o zapowiedź serii filmików z budowy, bo chyba zrobię serię, powiem wam szczerze. Albo zrobię jeden filmik jeszcze i taki dość dłuższy będzie. Albo kilka, no nie wiem, jeszcze przemyślę to. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak będą mi przychodzić materiały do budowy i jak będę dysponował czasem na zbudowanie tego, bo jednak trochę to zajdzie czasu na zrobienie wszystkiego. Co mogę powiedzieć? Jak macie jakieś sugestie, podpowiedzi, pomysły, to piszcie w komentarzach, ja wszystkiego z chęcią wysłucham. Jeśli coś mi się spoda, to na pewno wykorzystam to. No i co? Trzymajcie się, cześć, zapraszam do reszty moich filmików. Cześć.